Witajcie, dzisiaj zapraszam Was na recenzję myszki, powiedzmy, że ze średniej półki. Jest to myszka od Cooler Mastera z serii Master Mouse MM520. Wygodny gryzon z przyzwoitym sensorem, bo jest to Pixar 3360. I myszka ta jest i precyzyjna, i wygodna. Do tego ma też dość rozbudowany software. Natomiast jak to wypada szczegółowo w praktyce, zobaczycie dzisiaj w obszernej recenzji. Cenę tej myszki macie w opisie filmu, dokładne i najniższe. Wyższe ceny są tam, średnia cena to 150 zł. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Przed nami myszka od Cooler Mastera i jest to Master Mouse MM520. Myszka z dobrej jakości sensorem optycznym. Identyczna myszka była w zestawie Master Set MS120. Identyczna tylko i wyłącznie wyglądem, ponieważ tamten zestaw był w miarę tani jak na Cooler Mastera i ta myszka po prostu miała inny sensor z troszkę niższej półki i też inaczej pracowały przyciski. Natomiast kształt jest ten sam. Mam tutaj Pixarta 3360, więc to jest naprawdę dobry sensor. Macie tutaj parametry tej myszki, bardzo przyzwoicie to wypada, chociażby 250 IPS-ów, jeśli chodzi o prędkość śledzenia, minimalne DPI to 100 oraz próbkowanie na poziomie 1000 Hz, reakcja w 1 milisekundę. Więc sensor mam naprawdę fajny, w zestawie ślizgacze oraz instrukcja. Jest też software do tej myszki. Mamy tutaj opisane wszystkie klawisze, no i zobaczmy już samą myszkę. Mamy przewód, który jest w gumowej izolacji. Nie ma tutaj gamingowego oplotu tak zwanego. Zakotwiczenie w myszce jest ok, element jest tutaj dobry. Mamy trzy duże i dobrej jakości ślizgacze, które pozwalają na podkładkach rozwijać duże prędkości tej myszce. Nie ma problemu. Na całej myszce jest tworzywo dobrej jakości. Mamy także szeroką rolkę gumowaną, która tak lekko ząbkuje, działa jako przycisk. Jej tryb pracy jest bardzo przyjemny. Mamy przełącznik DPI. Taki dość twardy i mamy dwa przyciski boczne, do których dostęp jest, zobaczcie, całkiem ok. Ja tutaj bez problemu do nich sięgałem, a klikają one tak. Zdecydowanie wyraźnie ten z tyłu troszeczkę bardziej się zapada, troszeczkę głębiej i z innym dźwiękiem klika. Natomiast z obu korzysta się bardzo przyjemnie. Rolka i przyciski główne, które są delikatnie wyprofilowane. Klik jest miękki, przyjemny. No jak widzicie, myszka jest średnio długa, średnio wysoka i ma też odpowiednie tutaj profilowanie, żeby ułożyć sobie na niej także palec serdeczny. Więc jeśli gramy w ten sposób, to palec serdeczny jest podparty, mały jest na podkładce, natomiast jeśli gramy w takim systemie, że tutaj środkowy palec odpowiada za rolkę, palec wskazujący lewy przycisk, a serdeczny prawy przycisk. Wiem, że niektórzy gracze tak grają, dla mnie to jest niewygodny system, to wtedy mały palec też jest podparty. Nie ma natomiast typowego podparcia tutaj takiej półeczki, jest tylko takie lekkie wyżłobienie. Nie ma też tutaj gumowania, natomiast trochę gumy jest po tej stronie. No i mamy elementy LED-owe. Ramka wokół logo Cooler Mastera, mamy taki pasek LED-owy na dole. I oczywiście rolkę. Więc spójrzcie sobie jeszcze, jak ta myszka wygląda, jeśli chodzi o wymiary. Jeśli chodzi o długość, jest to jakieś 120 mm, więc jest trochę krótsza niż przeciętne myszki, niż większość myszek, które testuję, bo na ogół mają około 130 mm, więc jest bardzo, bardzo szeroka. Tutaj mamy 75, nawet prawie 80 mm, jeśli chodzi o szerokość przez ten właśnie element do podparcia palca serdecznego. Tak ona wygląda. Ma dość specyficzne kształty, natomiast po przyzwyczajeniu się do niej jest bardzo wygodna. Przed nami myszka Cooler Master MM520, software pełnoekranowy, taki bardzo, bardzo duży. Mamy wszystkie przyciski myszki. Możemy sobie tutaj załadować jakieś obrazki pod te profile, jak chcemy. Tak więc fajnie. Mamy tutaj wszystkie przyciski, pod szóstką przycisk Tactics. Jeśli chodzi o Tactics, możemy sobie właśnie tutaj ustawić jakby drugi schemat przycisków, czyli na przykład Tactics plus 10. Zobaczcie, zmienia kolory LEDów, a raczej te tryby. Następnie zakładka LED, czyli LED. Mamy tutaj różne efekty. Jak widzicie, myszka w tej chwili jest w takim trybie Color Cycle. Może to być też Stars. Czyli taki spokojniejszy efekt. Możemy też oczywiście prędkość sobie wybrać. Star albo Sky. Static, czyli najzwyklejsze stałe podświetlenie. Trzeba zapisać zmiany, żeby one zadziałały. Mamy Breathing.
multilayer, gdzie multilayer indicator, tutaj najładniejszy dla mnie jest zdecydowanie ten tryb Color Cycle. Powiem Wam, że zarządzanie tymi LEDami nie jest jakieś bardzo przejrzyste, bywało to lepiej. No i mamy tak, 4 poziomy DPI, próbkowanie do 1000 Hz, angle snapping włączony, wyłączony, lift off distance wysoki, niski i angle tunability. Możemy sobie ten parametr wyregulować, zaraz zobaczycie w testach jak to wyszło. I OS sensitivity, czyli czułości tutaj chociażby przycisków, prędkość double clicka i takie rzeczy. I teraz będziemy mieli tak, 1000, 3000 i 12000 maksymalne do testów. Możemy także myszkę tutaj wyregulować pod daną podkładkę. Kalibrujemy. OK. Ustawiono. Na początek interpolacja, podkładka miękka na 1000 nie ma. Na 3000 nie ma. I na 12000. Wow. Nie ma interpolacji na 12000, więc to jest po prostu szok. A jednak to solidny sensor, to solidny sensor. Teraz na podkładkę twardą wskakujemy. 1000 nie ma interpolacji, 3000 nie ma. I 12000. Pomimo zmiany powierzchni na bardzo wymagającą, no to nie ma interpolacji. Dobra wiadomość. Sprawdzamy teraz poprawność ruchu. Podkładka twarda, 1000 dpi, szybki ruch, ale zdecydowany. Bardzo ładne krawędzie, precyzja jest, nawet na podkładce twardej, czyli szybkiej. 3000, już szybszy ruch, ale nadal bardzo duża doza precyzji. Świetnie to tutaj wypada naprawdę. I 12000. No powiem Wam, że niewielkie pogorszenie jakości ruchu naprawdę daje sobie ta myszka cały czas radę wyśmienicie. Wkraczamy z powrotem na podkładkę miękką, gdzie powinno być lepiej, ponieważ wolniej i bardziej precyzyjnie. 1000 bardzo, bardzo precyzyjny. Szybkie ruchy tutaj nic złego temu sensorowi nie czynią. 3000 dpi jest ok, bardzo ok, jest bardzo, bardzo precyzyjnie. I nawet przy 12 tysiącach, brak interpolacji, dobry ruch, wszystko ok. Natomiast wróćmy na 1000 i sprawdźmy sobie, czy jak włączymy sobie tutaj ten angle snapping, to faktycznie on się pojawi. No i jest, faktycznie wskakuje angle snapping, czyli zaczynamy rysować proste krechy, czyli ta precyzja jest poprawiana tutaj sztucznie. Z dogier oczywiście sobie tego nie włączajcie. Jak to wyłącza, to już jest bardzo ciężko narysować taką idealną kreskę, więc działa to tak jak trzeba. Można to włączać, włączać, konfigurować do woli. Odpowiedzmy teraz na pytanie, ile ten gryzoń waży. No, jest ta myszka dość szeroka i waży 102 gramy, czyli typowa waga średnia. Jest za ciężka, jest dobrze wyważona, przy okazji jest dość szeroka, więc przemieszcza się ją całkiem dobrze. No i jeszcze jedna kwestia, parametr LOD. Podkładka jest skalibrowana, mam ustawione na low, więc śmiem twierdzić, że na jednej płycie być może już nie będzie działać. No i faktycznie na jednej płycie nie działa. A teraz przestawimy parametr na high. Ciężko powiedzieć, jak duża to jest różnica, czy to jest po prostu milimetr, 2 mm, bo wtedy na jednej płycie działa, czy jest to więcej, ale teraz dopiero mamy 2,4 mm i na tej wartości nie działa. I na podkładce twardej na dwóch też nie działa, na parametrze ustawionym na high, a jak damy na low, no to też nie działa na jednej płycie, więc ok, wszystko wiemy. No dobrze, sprawdźmy jak ta myszka nam będzie działać. 3000 dpi troszeczkę wysokie, zaczniemy od 1000. Powiem Wam, że od razu czuć dużą, naprawdę dużą precyzję. Jest naprawdę, naprawdę ok. Czuć, że to jest myszka nie taka nawet średniopółkowa, ale ten sensor już tu naprawdę daje radę. Całkiem przyzwoicie. Bardzo ładnie się ona tutaj sprawdza. No i jeszcze sprawdźmy sobie 360 stopni. Jak szybko obracamy postacią, żadne anomalie się tutaj nie wydarzają. Więc można sobie zrobić szybki zwrot w grze. Jest ok.
No cóż, trzeba przyznać, że w cenie 150 paru złotych jest to ciekawy i dość udany produkt. Nie ma jakichś tutaj większych mankamentów, nie mam zastrzeżeń po prostu co do pracy tej myszki. Jest i wygodna, i dość przyjemnie pracują wszystkie przyciski. Sensor, jak widzieliście, jest całkiem precyzyjny, więc mamy po prostu kolejny solidny produkt od Cooler Mastera. I tym akcentem zakończę dzisiejszą recenzję. Jeśli Wam się podobała, no to możecie zostawić łapkę w górę i będę wdzięczny za zasubskrybowanie mojego kanału. Na dzisiaj to wszystko, widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!